Nie wiem, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Nie wiem, czy jestem. Teraz widzę, że jedna osoba jest. Halleluja. Chwała Jezusowi, naszemu Panu, Zbawicielowi. Chwała naszemu Ojcu, Abba, który jest na niebiosach, który sobie zadecydował i z woli swojej zrodził nas do nowego życia. Zrodził nas przez Jezusa Chrystusa i wiarę w Jezusa Chrystusa. Z Jego woli sprawił, że staliśmy się Jego świątynią. Świątynią, w której zamieszkał przez swojego ducha. Wszystko stało się z Bożej woli, halleluja. To On zadecydował, to On podjął taką decyzję, że przed założeniem świata już Cię widział, już należałaś do Niego. Z Jego woli wszystko powstało. My nic od siebie nie możemy dołożyć, jak tylko wdzięczność, uległość, poddanie w pokorze, uważając Boga za tego, który mówi prawdę, halleluja. Za tego, który jest prawdą. I wierząc Mu w Jego Słowo, podążając za Jego Słowem, stajemy się tym, kim On od początku chciał, abyśmy się stali. Abyśmy się stali na obraz i podobieństwo Jego Syna Jezusa Chrystusa. Abyśmy się stali tym, który jest odbiciem Jego istoty, odbiciem samego Boga. Odbiciem Jego chwały, Jego majestatu, Jego mocy, Jego potęgi, Jego cudowności i wszystkich cech charakteru, które ma Bóg na obliczu Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, wielokrotnie, kiedy człowiek przychodzi, ja, czy Marcin Broda, czy Wiktor Kaszmar, czy Marcin Kuźma, wszyscy ci, którzy usługują, których znacie, oni mogą mi przytaknąć, że wielokrotnie jest tak, że przychodzi do nas jakaś myśl, czymś, jakieś poznanie, jakaś mądrość, coś, czym moglibyśmy was ubogacić, podzielić się z wami. Wiecie, to idzie w eter, to idzie w świat. Niektórzy z was wiedzą to już, słyszeli to, mają to poznanie, niektórzy nie. Dla niektórych jest to słowo dopiero pierwsze słyszane, dla niektórych już nie. Ale Duch Święty używa nas, żeby przekazać wam słowo, żeby wam przypomnieć słowo, żeby nas pobudzać i zachęcać nas. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że wielokrotnie nam się nie chce. Mi się po prostu przychodzi do mnie zniechęcenie, żeby usiąść teraz przed tą kamerą w zimnym samochodzie, bo jest zima, i podzielić się z wami słowem. Przychodzi jakieś dziwne zniechęcenie i wiecie co? I to zniechęcenie trzeba pokonać. To zniechęcenie trzeba pokonać myślą, która do mnie przychodzi i mówię sam do siebie, pokonując tą myśl, że Duch Święty ma coś do powiedzenia. Duch Święty zawsze ma coś do powiedzenia. Bóg chce się wyrazić, Bóg chce coś powiedzieć. Bóg zawsze chce pobłogosławić i chce dać nam poznanie, które nas uwolni. A zniechęcenie przychodzi od złego. Żeby okraść nas z tego, co Duch Święty chce nam dać, czym chce się z nami podzielić, co chce włożyć w nasze umysły, nasze serca, w nasze życie. To tchnienie, nowe tchnienie życia, które potrzebujemy na co dzień. I tak sobie dzisiaj skubałem w słowie. I tam nawet się zarymowało. I tak sobie skubałem w słowie. Żeby z wami się podzielić. Żeby was pobłogosławić. Żeby was podnieść. Żeby was zachęcić. Żeby was zmotywować. Żeby was popchnąć. Niektórych wyciągnąć, pociągnąć.
Tak, Bartosz. Pozdrawiam Cię, kochany bracie. Bóg daje chcenie i wykonanie. Amen. Wszystko jest od Boga. Amen. Więc zrobiłem sobie krótkie notatki. Jeżeli masz chwilę, możesz posiedzieć, posłuchać, postać, posłuchać, poleżeć, posłuchać to słowo, które mam dla nas. Ku zachęceniu, ku podniesieniu. Słuchajcie, Jezus Chrystus jest alfą i omegą, pierwszym i ostatnim, nie ja. Więc nasza wiedza, nasze poznanie jest cząstkowe. Ale kiedy już staniemy przed Nim, kiedy już scalimy się z Nim w taki sposób, że już będziemy mieli uwielbione ciała, wtedy już ta wiedza nie będzie cząstkowa. Ale nasz umysł po prostu jest umysłem, który wielokrotnie nam przeszkadza. Pomaga, ale też przeszkadza w zrozumieniu i pojmowaniu głębokości Bożych. W zrozumieniu i przenikaniu głębokości Bożych i tego, co jest z ducha. Nasz umysł często nas wytrąca. Oczywiście nie jestem wrogiem umysłu, bo umysł jest nam dany, by nam błogosławić. Przez umysł byśmy mogli poznawać jedynego prawdziwego Boga, halleluja, i mieć z Nim relację i społeczność, która jest dla nas życiem. Dobrze, kochani, przejdźmy do Słowa Bożego. Nie chcę was dłużej trzymać, bo wiem, że po prostu z głodu nie możecie wytrzymać, kiedy dostaniecie Słowo Boże. Oczywiście każdy z nas może otworzyć, może przeczytać, ale właśnie na tym polega ciało Jezusa Chrystusa, na tym polega Jego eklezja, Jego Kościół, że możemy przez takie coś jak Facebook na przykład, czy jakieś inne portale, się kontaktować, się podnosić, zachęcać. Halleluja. Słowo idzie w eter i to słowo, które jest wypowiedziane, czyni pracę, wykonuje pracę. Ono wykonuje pracę. Halleluja. Każde słowo, które wychodzi z Ciebie, jest mocą ku przemianie. Ku lepszemu lub gorszemu, zależy, co z Ciebie wychodzi i w jakim duchu chodzisz. I to słowo wykonuje pracę, złą lub dobrą. Halleluja. Ja pragnę, aby słowo, które wychodzi ze mnie, zawsze przynosiło chwałę Bogu, zawsze przynosiło błogosławieństwo słuchaczom, zawsze przynosiło poznanie, które przyciąga człowieka do Boga, a nie odpycha, aby człowiek uciekał od Boga. I to jest też planem Bożym przez Chrystusa Jezusa, aby nas przybliżać codziennie do Jezusa Chrystusa i tym samym do Ojca, a nie nas oddalać. Dobrze, kochanie, wchodzimy w słowo. Halleluja. Nie wiem, jak ja przez to przejdę, ale Duch Boży mi pomoże ze względu na was. Nie ze względu na mnie, tylko ze względu na was. Halleluja. Bo Bóg was kocha. Bóg cię kocha. Bez względu na to, gdzie jesteś dzisiaj i w jakim stanie jesteś dzisiaj, Bóg cię kocha. Wiecie dlaczego? Bo Bóg inaczej nie może. Bo Bóg jest miłością. My tak naprawdę przez brak poznania Boga, który jest miłością, nienawidzimy się nawzajem. Gniewamy się nawzajem, oburzamy się nawzajem, obrażamy się nawzajem. Wiesz, skąd to przychodzi? Z braku poznania Boga. Bo tylko poznanie Boga przynosi wolność i całkowitą przemianę w tej materii życia, postępowania i sposobu myślenia. Kiedy my wchodzimy przez Słowo Boże w poznanie Boga, zmienia się całkowicie rzeczywistość, w której jesteś i która cię otacza. Zmienia się wszystko. Wchodzisz w sferę ducha, gdzie po prostu to, co cię otacza, już przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Podążasz za duchem, jesteś posłuszny duchowi i czynisz to, co duch, do czego duch cię motywuje i do czego cię pociąga. I wtedy w tej doskonałej woli Ojca, tego, co się Bogu podoba, a co nie, chodzisz w tej doskonałości. Tam się nie potykasz. Tam nie upadasz. Tam jesteś ponad wszystkim i wszystkimi. Tu nie mówię o tym, żeby się wynosić ponad wszystkich, tylko jesteś ponad okolicznościami, ponad słowem ludzkim, które czasami rani i krzywdzi, i niszczy. Jesteś ponad tym wszystkim. Halleluja. Dobrze, kochani. Błogosławię Cię dzisiaj. Kimkolwiek jesteś, błogosławię Cię teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Duch Boga Żywego przenika Twoje wnętrze. Niech Duch Boga Żywego przenika Twój umysł, Twoje wnętrze, Twoją całą osobowość, Twoje jestestwo, każdą komórkę Twojego ciała, Twojego jestestwa.
Niech teraz Duch Boży przenika słowem prawdy, przenika słowem Boga, po to, aby mógł Cię zmieniać i przemieniać na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa, abyś był odbiciem Bożej chwały. Dlatego nie upadaj, nie rezygnuj, nie wchodź w miejsce takiego rozczarowania, kiedy przychodzisz różne próby i cierpienia. Halleluja, bo to jest dla Twojego dobra. Nie zniechęcaj się, niech szatan nie okradnie Cię i niech nie wyrwie Cię czasami z miejsca wiary i zaufania Bogu. Bo Bóg rozpoczął w Tobie dobre dzieło i zakończy, halleluja, ale Ty nie masz się poddawać. Ty nie masz dać się zwieść kłamstwu. Ty masz trwać w prawdzie, która będzie cały czas Cię pieczętować, będzie Cię cały czas trzymać na fundamencie Jezusa Chrystusa, na fundamencie Jego nauki. Nie mogę się wgryźć w słowo, halleluja, Duchu Święty prowadź. I błogosław, halleluja, błogosław braciom i siostrom i błogosław mi. Halleluja, błogosław nam i objawia nam prawdę, objawia nam Jezusa Chrystusa, objawia nam Ojca, abyśmy w tym poznali, byli coraz bardziej silniejsi, halleluja, coraz bardziej stabilni, coraz bardziej niechwiejący się, ale ugruntowani w Twoim Słowie, ugruntowani w Twojej nauce, halleluja, trwając na fundamencie Twojego Słowa. Dziękuję Ci, kochany Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje namaszczenie, za Twoje poruszenie, halleluja, za Twoją cudowną mądrość, która zstępuje z nieba. Od Ciebie, halleluja. Światłość. Światłość. Czym jest światłość? I kiedyś mówiłem to wiele razy, ale powiem to, żeby to powtórzyć, żeby to zazębiło się z tym, co będę mówił, że ciemność nie jest zaprzeczeniem światła, nie jest czymś przeciwnym światu. Ciemność jest brakiem światła. Tam, gdzie nie ma światła, tam jest ciemność. A tam, gdzie jest ciemność, nic nie widzisz, potykasz się, idziesz i nie wiesz, dokąd idziesz. I to sprawia w tobie strach. To sprawia w tobie niepewność. To sprawia w tobie, że każdy kolejny krok wykonujesz po omacku, nie wiedząc, dokąd idziesz. Chociaż w swojej głowie możesz sobie ułożyć jakiś plan, to ten plan i tak jest marnym planem, kiedy jesteś w ciemności. Bo jak możesz ustalić sobie drogi, ścieżki, cele, jeżeli jesteś w ciemności? A kiedy przychodzi światłość, zaczynasz widzieć. Zaczynasz być świadomy tego, co cię otacza. Zaczynasz być świadomy na przykład belki, która jest przed tobą i gdyby zrobił jeszcze jeden krok, to byś się potknął o tą belkę i uderzył głową o beton. Jeśli nie ma tego światła, nie jesteś świadomy tego, że za chwilę możesz upaść. Że za chwilę możesz wpaść w dół, z którego nie możesz wyjść. Ale kiedy przychodzi światło, ty widzisz. Ty widzisz, co cię otacza. Ty widzisz, co przychodzi w twoim kierunku. Kiedy się obrócisz, widzisz, co jest z tyłu, co może przyjść z tamtego kierunku. Ty się nie potykasz. Ty nie upadasz, kiedy chodzisz w świetle. Więc światłość, ciemność jest, nie jest zaprzeczeniem światła, jest brakiem światła. Ciemność jest brakiem światłości. Czemu upadamy w swoim życiu? Czemu się potykamy? Bo nadal jeszcze nie poznaliśmy światłości. Jeszcze nie trwamy w doskonałej światłości. W tym objawieniu, którym jest Bóg. Bóg jest światłością. Bóg jest światłością. On zawsze był światłością i będzie światłością. To nie jest Jego natura. To nie jest Jego cecha charakteru. On jest światłością. Dlaczego ludzie chodzą w ciemności? Dlatego, że nie przybliżyli się do światłości. Uciekli od światłości. Schowali się przed światłością. Bo bardziej miłują swoją cielesność, swoje cielesne uciechy, to, co daje im ciało, niż wolność od grzechu, wolność od tych uciech, od tego wszystkiego, co stało się ich zniewoleniem, stało się ich addiction. Znowu to samo słowo. Zniewoleniem. No,
zapomniałem, wyleciało z głowy. Tak to jest właśnie. Więc światłość. Bóg jest światłością. I kiedy Bóg się objawia w twoim życiu, światłość objawia się w twoim życiu, wtedy co przychodzi? Wtedy przychodzi poznanie. Wtedy przychodzi do ciebie świadomość. Przez to, kiedy poznajesz Boga, przychodzi do ciebie świadomość tego, co cię otacza, w czym jesteś, kim jesteś. Bo ta światłość, którym jest Bóg, przynosi do nas poznanie. Przynosi do nas pewien rodzaj mądrości poznania. Poznajemy w tym świetle Boga, kim jest Bóg, kim ty jesteś, kim ja jestem. Zaczynasz poznawać to, co jest dookoła nas, materię, rzeczy duchowe. To wszystko zaczyna w nas wnikać przez poznanie, które jest na łonie tego światła, tej światłości, którą jest Bóg. Zaczynasz poznawać swojego wroga. Zaczynasz wchodzić w miejsce poznania. A to poznanie uwalnia cię od ciemności, od kłamstwa. Uwalnia cię i daje ci prawdę. To poznanie daje ci prawdę. A ta prawda uwalnia cię od kłamstwa. Więc idąc krok po kroku, jakby teraz wracając i patrząc na to od tyłu, co powiedziałem. Więc prawda uwalnia cię od kłamstwa, ale prawda przychodzi przez poznanie, a poznanie przychodzi przez światłość, którą jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest światłością. Bóg jest światłością. On daje nam tą światłość. Halleluja. Więc poznajemy prawdę. Prawda nas uwalnia od kłamstwa, od tej ciemności kłamstwa. I wtedy przez tą prawdę dochodzimy do pojednania się z Bogiem. Do zjednoczenia się z Bogiem. Do pojednania się z Jego królestwem. Z Jego władztwem. Do pojednania się z Jego Kościołem, z Jego ciałem. Przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie, który jest tą prawdą. Halleluja. Który jest tym poznaniem Boga Ojca. Który jest również światłością, która objawia Ojca. Boga żywego. Tego, który był, który jest i który będzie na wieki. Halleluja. Który trwa. Który jest, ja jestem. Ja nie byłem, ja jestem. Ja dzisiaj jestem. Ja teraz jestem. Ja nie będę, ja jestem. On zawsze jest, ja jestem. To jest czas teraźniejszy. Dlatego Chrystus przyszedł, aby nas pojednać przez objawienie światłości Ojca. Jako światło, jako słowo, prawdy. Halleluja. Więc to przez poznanie prawdy przychodzi do nas pojednanie i zjednoczenie nas z Bogiem Ojcem. Pojednanie i zjednoczenie nas z Bogiem Ojcem. I również pojednanie i zjednoczenie Kościoła, którym jest Jezus Chrystus, z Kościołem Jezusa Chrystusa. Stanie się częścią Jego ciała. Przez to pojednanie i zjednoczenie dostępujemy zbawienia. Dostępujemy zbawienia. Zbawienie to ratunek. To ucieczka. To jest jak schowanie się do arki przed potopem. Przez to zbawienie mamy życie wieczne. I to wszystko się zapętla, bo to życie wieczne to jest nic innego jak relacja z Bogiem, który jest światłością. Z Bogiem, który jest przede wszystkim miłością. Więc chodząc w miłości, chodzisz w Bogu. Trwając w miłości, trwasz w Bogu. I teraz wszystkie te atrybuty, które przed chwilą wymieniłem, można by użyć, teraz użyję. Posiadając relację z Bogiem, chodzisz w miłości, jesteś w miłości, jesteś w prawdzie, masz zbawienie, masz życie wieczne, masz poznanie, masz światłość. Kiedy chodzisz w miłości,
kiedy trwasz w miłości. Zaraz zahaczymy o Słowo Boże, które to wszystko pięknie nam wyłoży. Halleluja. Ale teraz zwróćmy uwagę na przeciwstawne tego. Przeciwstawne, czyli po prostu nie jest to zaprzeczeniem, ale brakiem. Czyli mówiłem na początku, że ciemność jest brakiem światłości. Niewiedza jest brakiem poznania. Kłamstwo jest brakiem prawdy. Żyjemy w kłamstwie, dlatego że nie mamy poznania prawdy. Jeśli nie pojednamy się, nie zjednoczymy się z Bogiem, odrzucamy samych siebie. Jesteśmy w miejscu odrzucenia. Jeżeli jesteśmy w miejscu odrzucenia, jesteśmy też w miejscu potępienia, więc nie ma zbawienia. I nie ma życia wiecznego. Mamy wieczną śmierć. Ta wieczna śmierć to jest wieczne oddzielenie od życia, którym jest Bóg. Bo Bóg jest życiem. Ten, kto trwa w Bogu, trwa w życiu. Ma życie wieczne. Halleluja. Czyli wieczna śmierć to jest brak relacji z Bogiem. To jest brak chodzenia w miłości, w świetle, w poznaniu. Przygotowałem kilka wersetów, które moglibyśmy rozwinąć, ale zacząłem mowę od światłości, że Bóg jest światłością, że to światło, które przyszło z nieba w postaci Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, ta światłość, która zstąpiła z nieba w postaci Jezusa Chrystusa, to jest objawienie i poznanie Ojca. W tej światłości mamy poznanie i objawienie Ojca, Stwórcy wszech rzeczy, halleluja. Możemy później zajrzeć do słowa i zajrzymy do słowa, ale przydam wam kilka wersetów, które po prostu wybrałem. Przeczytam je tylko, jako taka forma waszej świadomości tego, co przeczytam. Ale w pewien fragment się wgryziemy. Mówimy o światłości. Przyszła światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Przyszła światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Lud, który siedział w ciemności, czytam po kolei wersety. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość, wzeszła jutrzenka. Widzicie? Światłość, która przychodzi i daje nam poznanie. Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, czyli poznanie Boga przyszło na świat. Lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Więc uciekli od Boga, bo wolali trwać w swoim złym uczynku. Bo światłość oświeciła ich istotę. Bóg oświeca naszą istotę. I ci, którzy przybliżają się do tego światła, są w procesie przemiany. Ci, którzy uciekają od tego światła, robią to ku własnej zgubie. Wtedy Jezus powiedział im, jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość, chodźcie więc dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Więc chodźcie w tym poznaniu. Jakbym tutaj zamienił to słowo światłość, muszę to ściszyć, bo też tu pika mi. To bym przeczytał tak. Wtedy Jezus powiedział im, jeszcze przez krótki czas jest z wami poznanie. Macie poznanie, czyli po prostu w tej światłości chodzicie, nie potykacie się, nie jesteście w ciemności, gdzie nie widzicie, co dookoła was jest. Dopóki macie światłość, dopóki macie poznanie. Chodźcie więc, dopóki macie to poznanie. Czyli Chrystus był tym poznaniem. Oni nie mieli spisanego słowa. On był poznaniem. Żeby was ciemność nie ogarnęła. Żeby was ciemność nie ogarnęła. Kłamstwo, fałszywe nauki. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. I tutaj jest bardzo szeroki w ogóle zarys tego, co Jezus powiedział tutaj, mówiąc, że ciemność. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Tu nie chodzi tylko o to, że nie wiesz, że wieczność, że idziesz w wieczności, nie wiesz, dokąd idziesz. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwali waszego Ojca, który jest w niebie. Więc masz poznanie i w tym poznaniu zaczynasz chodzić, zaczynasz działać w tym poznaniu i wtedy ludzie zaczynają widzieć w tobie, że jesteś inny. I to poznanie właśnie, w którym chodzisz,
jest światłością dla ludzi. Oni zaczynają widzieć działanie Boga przez ciebie i w tobie. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, mówi Paweł, około południa nagle ogarnęła mnie wielka światłość z nieba. To nie jest tak, że Jezus po prostu wstępując z nieba zapalił reflektory i oślepił Pawła. Jezus jest światłością. On jest światłością. I tak naprawdę, kiedy Paweł stanął przed Jezusem, każdy z nas, który stoi przed Jezusem, który wpatruje się w Jezusa, to jego istota jest taką światłością, która przenika nasze całe wnętrze, przenika naszą całą istotę i tak naprawdę czujemy się przed Bogiem obnażeni. Dlatego wielokrotnie jesteśmy złamani na duchu, płaczemy przed obliczem Bożym na kolanach, smarczemy. Dlatego, że Jego świętość, Jego cudowność, Jego miłość, Jego istota nas przenika i obnaża naszą istotę. Czujemy się przed Nim czasami brudni, niegodni. Bo Jego właśnie istota jest światłością, która przenika nasze wnętrze. Wtedy czujemy się obnażeni przed Nim. Wtedy przychodzi pokuta, wtedy przychodzi uniżenie, wtedy przychodzi pokora, hallelujah, przychodzi bojaźń. Ale tu musimy trwać w Nim i przed Nim, hallelujah. Nie uciekać od Niego. Dalej kontynuuje Paweł, a ci, którzy byli ze mną, wprawdzie widzieli światłość i przestraszyli się, ale głosu tego, który do mnie mówił, nie słyszeli. 2 Koryntian, w których Bóg tego świata zaślepił umysły, widzicie, zaślepił umysły, czyli nie daje dostępu poznania prawdy ludziom, zaślepił ich umysły, w których Bóg tego świata zaślepi umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość i poznanie Boga, chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Czyli nauka Chrystusa, Jego Ewangelia jest poznaniem Boga. Halleluja. Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w Nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. Halleluja. Więc kłamstwo przemija, a prawdziwa światłość świeci. I teraz wejdziemy, kochani, do tego fragmentu, który wam przeczytam. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Wiemy, znamy to słowo, ale teraz patrząc na to w ten sposób, jak ja w jakiś sposób to wam przedstawiłem. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Więc Bogiem jest słowo, słowo jest Bogiem, halleluja. Przychodzi słowo z nieba i czym jest to słowo? Bogiem, ale to słowo jest światłością. Czyli wprowadza nas w miejsce, gdzie widzimy wszystko i mamy poznanie. Wszystko przez nie się stało, czyli przez słowo, a bez Niego, czyli bez Słowa, nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, czyli w Słowie, a życie było światłością ludzi. Czyli życie, to Słowo, które zstąpiło z nieba, jest światłością naszą, jest światłością ludzi, które przyszło z nieba. A ta światłość świeci w ciemności, halleluja. No bo jakże inaczej, światłość zawsze świeci w ciemności. Więc to życie, to słowo zawsze świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła, bo nie jest w stanie ogarnąć ciemność światłości. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Każdy człowiek, który się rodzi, już w tym świetle jest oświecony. Ale musimy przybliżyć się do tego światła. Hallelujah, to jest dla naszego dobra. Chwała Jezusowi za Jego słowo. Chwała Bogu za Jego słowo. Powiem wam, że znowu przychodzi do mnie zniechęcenie. Ale chwała Jezusowi, halleluja. Kontynuujemy. Bo zniechęcenie jest od złego. Zły chce mnie powstrzymać.
aby nie mówić prawdy, halleluja. Aby nie mówić prawdy, która nas uwalnia. Ja będę mówił i nie będę się zniechęcał. Więc mamy światłość, która przynosi poznanie. I teraz spójrzmy na to poznanie. Czym jest to poznanie? Halleluja. Otwórzmy Ewangelię Jana 14:6-9. Chwała Jezusowi za was. Chwała Jezusowi za każdego z was, który słucha tego, co Duch chce wam dzisiaj przekazać przeze mnie. Halleluja. Ewangelia 14. Ewangelia Jana 14, czytamy od 6 do 9. Jezus mu powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Halleluja. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Czyli w jaki sposób? Przez tą drogę, przez poznanie prawdy i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, i teraz to słowo znali, moglibyśmy też użyć słowa poznali. Gdybyście mnie poznali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie i widzieliście go. Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Znowu jest słowo poznałeś, poznanie? Nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od siebie samego, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, przynajmniej z powodu samych dzieł, wierzcie mi. Czyli poznanie Ojca, poznanie Ojca przychodzi przez światłość, którą jest Jezus Chrystus, którą jest Jego Słowo, halleluja. I otwórzmy teraz piękny fragment również, Efezjan, 3 rozdział. Znacie te wszystkie wersety. Na pewno już jesteście osłuchani tych wersetów. Ale Słowo Boże musi być na nowo, codziennie, halleluja. Dawane nam jak chleb, jak woda, jak obmywanie się codzienne. Tak Jezus obmywał swoim uczniom stopy. Tak my musimy obmywać nasz umysł codziennie Słowem Bożym, dlatego że tak jak stopy dotykały wtedy ziemi i były brudne, okurzone dotykaniem prochu tego świata, tak również nasz umysł musi być codziennie obmywany, bo cały czas dotykamy swoimi zmysłami brudu tego świata. Mamy od tego uciekać, mamy się od tego izolować, ale jakkolwiek chodzimy po świecie, dotykamy z wzrokiem, słuchem świata i zawsze się przybrudzimy. Dlatego Słowo Boże jest nam dane, abyśmy mogli obmywać swój umysł tą wspaniałością, tą świętością Słowa Bożego. Więc Efezjan 3 rozdział 14:21. Mamy Efezjan 14:21. Kochani, piękny fragment pisma, który mówi o poznaniu. Światłość przyszła, abyśmy mieli poznanie, a w tym poznaniu, żebyśmy mieli prawdę, życie i zbawienie. 14. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. I to utwierdzenie mocą przez Ducha również przychodzi przez poznanie. Przez poznanie Boga Ojca, przez poznanie tego prawdziwego, przez poznanie Jezusa Chrystusa, przez poznanie Ewangelii nauki Chrystusowej. To utwierdzenie wewnętrznego człowieka przychodzi przez poznanie, zaraz zobaczycie. Aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę, wiara również rodzi się z poznania, wiara rodzi się ze słuchania, słuchania przez Słowo Boże. Przez Słowo Boże przychodzi poznanie. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i gruntowani w miłości mogli pojąć, czyli mogli poznać
wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, więc jest ponad wszystkim, ponad wszelkim poznaniem ludzkim, duchowym, jest Chrystus, jest ponad wszystkim. Ale my mamy poznać i pojąć, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Ta miłość Chrystusa przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali napełnieni co? Całą pełnią Boga. I to jest cel tej światłości, która przyszła z nieba. Aby człowiek, istota ludzka, przybliżając się do Boga, stała się Jego odbiciem, Jego lustrzanym odbiciem, Jego istoty. I do tego zostaliśmy zrodzeni, do tego zostaliśmy powołani, do tego zostaliśmy wyrwani. Halleluja, z mocy ciemności, z mocy szatana, z mocy tego świata. I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej, ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Jemu niech będzie chwała w Kościele. Jemu niech będzie chwała w Kościele, w Eklezji. Przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Halleluja i powiedz amen. Amen. Więc tu mamy poznanie, halleluja. Musimy poznawać Boga, musimy trwać w tym poznaniu i kroczyć w tym, co już żeśmy poznali, tym, co już wiemy. Halleluja. Niech będzie uwielbione imię Jezusa Chrystusa. Niech będzie uwielbiony Ojciec Niebieski. Halleluja. W Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa. Więc przez to poznanie wchodzimy do prawdy. Zaczynamy poznawać prawdę, która nas uwalnia od kłamstwa. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Ewangelia Jana, 8 rozdział, kochani. Otwieramy 8 rozdział. Od 30 do 32. Więc czytam. Chyba coś tutaj namieszałem. Tak, zapędziłem się. Halleluja, niech będzie uwielbiony Pan, nasz Ojciec. Ewangelia Jana, 8. Mam 8, od 30 do 32. Gdy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Więc co mówił? Dobrze by było, gdybym przeczytał to, co Pan mówił. Dlatego Jezus powiedział do nich: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co mu się podoba. Ojciec mnie nie zostawił, dlatego że ja czynię zawsze to, co jemu się podoba. Jeżeli ty chodzisz w miłości doskonałej, nieobłudnej miłości Bożej, tam nie ma żadnej możliwości, żebyś wypadł, żebyś odpadł, żebyś był w miejscu, gdzie się Bogu nie podoba. Wiem, że jeśli chodzisz w gniewie i w nienawiści, w tobie nie ma miłości, nie ma w tobie Boga. Chociaż jesteś nowonarodzony, mógłbyś powiedzieć, no jest Bóg. No ale co jest prawdą? To, co ty myślisz i tobie się wydaje, czy to, co powiedział Jan już w swoich listach i Ewangelii? Że ten, kto nie ma miłości, nie ma Boga. Nie ma w nim Boga. Jeśli chodzisz w gniewie, nieprzebaczeniu do swojego brata, nie ma w tobie Boga. To jest ten Bóg, czy nie ma Boga? No nie ma Boga. Więc musimy wrócić do pokuty, do miejsca, kiedy będziemy znowu w miejscu, gdzie będzie w nas Bóg. Ta miłość doskonała. Jesteśmy cały czas w procesie przemiany i wzrostu. Nie ma takiego człowieka, który nie byłby w miejscu przemiany i wzrostu. Nie ma ani jednego. Wszyscy jesteśmy na tym samym wózku. Jesteśmy na wózku wzrostu i przemiany przez to, że przybliżamy się do światłości, którą jest Bóg. W tej światłości mamy poznanie, a to poznanie prowadzi nas do prawdy, która nas uwalnia. Halleluja. Więc czytam to. Gdy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli. Patrzcie, do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli. Czyli my też uwierzyliśmy,
i zobaczcie, co Pan dzisiaj do nas mówi. Jeśli będziecie trwać w moim słowie, jeśli, widzicie znowu słowo jeśli będziecie trwać, bo jeśli nie będziecie trwać, nie macie tej obietnicy, która jest dalej. Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Więc najpierw musimy trwać w tym poznaniu, które już otrzymaliśmy. Musimy trwać przez postępowanie w tym, co żeśmy otrzymali, w tej światłości i objawieniu Boga Ojca. Co się wtedy dzieje? Trwając w tym, stajemy się prawdziwie Jego uczniami, a kiedy stajemy się Jego uczniami, więc widzimy pewne zależności tutaj, kiedy stajemy się Jego uczniami, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wtedy zaczynacie poznawać prawdę, a ta prawda przez poznanie was zaczyna uwalniać. I przede wszystkim uwalniać od czego? Od nas samych. Bo my chcemy zewlec z siebie naszą starą naturę. My chcemy zewlec z siebie to, co się Bogu nie podoba, co jest Bogu niemiłe. My chcemy zewlec z siebie tą naturę diabelską, która jest w nas, przez to, że nabyliśmy pewnych nawyków myśleniowych, pewnych procesów myśleniowych, które są wrogie Bogu, które są wrogiem Boga. Byliśmy wrodzy Bogu przez sposób swojego myślenia, zanim poznaliśmy Chrystusa, ale teraz jesteśmy w procesie przemiany naszego umysłu, abyśmy mogli poznać tego jedynego prawdziwego Boga na łonie Jezusa Chrystusa. Halleluja. Więc jeśli trwacie w mojej nauce, będziecie moimi uczniami prawdziwie, wtedy dopiero poznacie prawdę i kiedy poznacie tą prawdę, prawda was wyzwoli od kłamstwa, od niewiedzy, która prowadzi nas ku zgubie. W Chrystusie Jezusie, właśnie tak mówię, mamy światłość, wtedy mamy poznanie, wtedy przychodzi prawda, poznanie prawdy. W tej prawdzie przychodzi pojednanie. I teraz mamy pojednanie, które jest w Chrystusie Jezusie. Bo Chrystus przyszedł nas pojednać. Pojednać nas z Bogiem Ojcem. Pojednać nas z sobą. Pojednać nas z Królestwem Światłości. Byśmy trwali w tym Królestwie Światłości. Halleluja. Czytamy teraz w Kolosan w pierwszym rozdziale. Wchodzimy do Kolosan pierwszego rozdziału. Tak jak mówię, nie jestem alfą i omegą. Chwała Bogu za to. Jest tylko jeden alfa i omega, Jezus Chrystus, w którym jest pełne poznanie, głębokość, długość, szerokość i wysokość poznania. A my wszyscy mamy poznanie cząstkowe tak długo, dopóki żyjemy w tych namiotach, w tym ciele, w tej powłoce. Dlatego proszę was, żebyście nie oczekiwali ode mnie czy od kogokolwiek z rodzaju ludzkiego pełne poznanie. Bo nie będziemy mieli tego poznania tak długo, dopóki chodzimy w tym ciele. Więc tak, Kolosan, pierwszy rozdział, 17 werset. Więc mówimy teraz o pojednaniu, bo ta prawda nas jedna z Bogiem. Mamy pojednanie z Bogiem przez poznanie prawdy. Ludzie dlatego chodzą w kłamstwie, dlatego chodzą w śmierci, bo nie są pojednani z Bogiem, który jest prawdą. Oni nie poznali prawdy, więc prawda nie prowadzi do poznania Boga, a poznanie Boga nie prowadzi ich do poznania prawdy. Dobrze, bo mędrkuję teraz. Kolosan pierwszy. Rozdział 17:23, słuchajcie tego. Mówimy o poznaniu i o pojednaniu. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i to co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, czyli w Jezusie Chrystusie, halleluja, w Jego ciele, w Kościele, żeby zamieszkała cała Jego pełnia. Jest różnorodność, przez którą świat poznaje, duchowy i materialny świat poznaje
Boga przez różnorodność, która się objawia na łonie Kościoła, czyli Eklezji, Jego ciała. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim mieszkała cała pełnia i żeby przez Niego, patrzcie, przez Jezusa Chrystusa, pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża, przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem, w niegodziwych uczynkach, wiemy, że z umysłu wychodzą uczynki, bo najpierw musisz pomyśleć, wtedy zaczynasz robić. Nieraz jest tak, że robimy, zanim pomyślimy. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem, czyli sposobem swojego myślenia, w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Halleluja, niech będzie uwielbiony Bóg. Jeśli tylko trwacie, patrzcie, więc jest to proces, to jest bardzo ważne, żebyście zwracali zawsze uwagę na słowo jeśli. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, czyli przychodzi wiedza, poznanie, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. I teraz, jeśli trwamy w wierze tej, która przyszła przez Ewangelię, wtedy dochodzimy do miejsca nienaganności, nieskalaności, świętości. Jeśli trwamy w wierze. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani, utwierdzeni, dający się odwieść od nadziei Ewangelii. Więc Ewangelia jest nadzieją. Jeżeli damy się odwieść od nadziei Ewangelii, którą mamy, tą nadzieję w Ewangelii, wtedy przestaniemy trwać, wtedy przestaniemy być utwierdzeni, ugruntowani, a kiedy przestaniemy być utwierdzeni, ugruntowani, jesteśmy okradzeni z wiary. Nie trwamy już w tej wierze, a jeśli nie trwamy w wierze, to nic już nam nie pomoże. Jesteśmy w miejscu bardzo niebezpiecznym. Musimy wrócić, musimy zawrócić, musimy się nawrócić, musimy pokutować i przyjść do upamiętania, aby znowu stanąć na fundamencie prawdy Ewangelii, stanąć twarzą w twarz przed Chrystusem, Jego światłością, pozwolić Mu, aby ta światłość nas obnażyła, byśmy znowu mogli poznać samych siebie, poznać przez to też Chrystusa i z Nim się pojednać, aby On nas mógł przemieniać, aby On nas właśnie przez to swoją światłość, którą jest, mógł nas prześwietlać, a my moglibyśmy w tej światłości ujrzeć samych siebie. Ile mamy jeszcze braków, ile jeszcze mamy do zmiany, aby On swojej łaskawości, miłosierdziu nas mógł przemienić i zmienić. Ale my musimy trwać w tym świetle, my musimy trwać w tej nauce i poznaniu. Halleluja. I teraz mamy tak, światłość, już kończę, mamy światłość, przez którą przychodzi poznanie, przez poznanie przychodzi prawda, przez tą prawdę przychodzi pojednanie, przez to pojednanie przychodzi zbawienie i życie wieczne. Halleluja. Czyli ratunek i życie wieczne. I co jest teraz motorem tego wszystkiego, co przeczytałem? Motorem i siłą napędową tego wszystkiego jest nasza wiara. Wszystko dzieje się przez naszą wiarę. Czy my ufamy i wierzymy Bogu w Jego Słowo? Dlatego zobaczcie, ludzie ze świata, którzy nie znają Chrystusa, chodzą w ciemności, nie mają tych atrybutów. Dlatego my, ty i ja, poznając prawdę, chodząc w świetle, będąc pojednani, zjednoczeni z Bogiem, przez trwanie w prawdzie i poznaniu, mamy stać się światłością dla świata. Mamy stać się tymi, przez których świat zaczyna poznawać i widzieć Chrystusa w nas i przez nas. Dlatego w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Dlatego jest powiedziane, że światła, kiedy zapalasz światło, to nie zapalasz je po to, żeby je teraz przykrywać, żeby znowu nastała ciemność. Ale my mamy stać się światłością. Dlatego mamy się oddzielać od tego świata w sensie takim, że nie oddzielać się od ludzi, tylko oddzielać się od systemu myśleniowego, spostrzegania tej ciemności świata. Mamy oddzielić się
aby być w procesie przemiany i by ludzie z zewnątrz mogli zobaczyć, że jesteś inny, że ty nie jesteś z tego świata, że ty działasz inaczej, myślisz inaczej, mówisz inaczej, postępujesz inaczej, chodzisz inaczej, ubierasz się inaczej, pachniesz inaczej, wyglądasz inaczej. Wszystko jest inne, dlatego że chodzisz na obliczu Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. I wtedy świat widzi światłość. Jest przyciągany do tej światłości. Ale niektórzy chcą zadusić tą światłość. Niektórzy chcą zdyskredytować tą światłość. Niektórzy chcą zamordować tą światłość. Niektórzy uciekają od tej światłości. Ale ty i ja mamy być światłością dla tego ginącego świata, który jest w ciemności. Dlatego jak ważne jest dzisiaj chodzić w tej światłości, mieć poznanie prawdy i w tym poznaniu prawdy chodzić w miejsce, gdzie świat się jedna z Bogiem, przez to pojednanie z Bogiem dochodzi do zbawienia i życia wiecznego. Halleluja. Więc siłą napędową i motorem tego wszystkiego jest nasza wiara, a jej brak nie daje nam żadnej mocy. Nie mamy mocy. Jeżeli nie masz wiary, nie masz mocy. Kochani, na tym chciałem zakończyć swój wywód. Nie jestem nauczycielem, nie jestem pastorem, nie jestem tym. Duch Święty mnie używa jak chce i do czego chce. Ja otwierałem się przed Nim i prosząc Go, by poruszał się przeze mnie, to On sprawia i to On czyni według swojego upodobania i swojej woli, co powiem, jak powiem, a ludzie mogą się nazywać jak chcą. Byłem w Afryce kilka razy usługiwać Słowem Bożym w różnych wioskach, gdzie ludzie nie widzieli białego człowieka. Do czego zmierzam mówiąc to? Że tam każdy, kto głosi Słowo, kto ma Biblię, nazywany jest pastorem, usługującym, ewangelistą. Ale to nie chodzi o to, jak my się nazywamy, albo jak nas nazywają. Chodzi o to, czy my poddajemy się Duchowi Świętemu i Duch Święty czyni z nas to lub tego lub tą, które On chce, abyśmy byli. Oczywiście pamiętajcie, że Duch Święty nigdy nie zaprzecza Słowu Bożemu. On zawsze jest zgodny ze Słowem, którym sam jest. Więc kochani, bądźmy poddani Duchowi Świętemu. Bo Duch Święty, jeżeli jesteś naczyniem oddzielonym od tych pospolitych rzeczy świeckich, oddzielasz się dla Pana, to Duch Święty może Cię użyć we wszystkich darach 5 służb, które są w Kościele, dane Kościołowi. We wszystkich. W jednym momencie może Cię użyć jako ewangelistę. W innym momencie i czasie może użyć Cię jako pastora na jakiś czas. Określony czas. W innym momencie może Ci użyć jako apostoła, jako proroka. Duch Święty porusza się jak chce, według woli Ojca. I często mamy taką tendencję do zamykania się w takich skrzyneczkach, w takich pudełkach. Jestem ewangelistą, to już nie jestem pastorem, już nie mogę być pastorem, już nie mogę być apostołem i tak dalej, i tak dalej. Zamykamy się w pudełkach. Pozwól Duchowi Świętemu działać. Tak jak On chce. Tak jak On się porusza. Jak byłem w Afryce, to każdy nazywał mnie pastorem. Ja wszystkim ludziom mówiłem, słuchajcie, wy nie nazywajcie mnie pastorem. Bo ja nie jestem waszym pastorem. Ja jestem waszym bratem w Chrystusie Jezusie. Ja przyjechałem wam służyć słowem i objawić wam miłość Chrystusa. I powiedziałem im, dlaczego wy traktujecie mnie, dlatego że mam białą skórę, lepiej niż samych siebie? Dlaczego to wy uważacie mnie za kogoś wyższego od siebie, dlatego że wy macie czarny kolor skóry, a ja mam biały? Ja mówię, zmieńcie tą mentalność, kochani. Słuchajcie, ja padałem na kolana przed tymi braćmi i siostrami. Bo one, te kobiety, kiedy my żeśmy się pojawiali w tych wioskach, one padały przed nami na kolana. Ja czułem się... Mało powiedziane niezręcznie.
Kiedy one po prostu upadały na kolana, ja czułem się uniżony. Ja brałem te kobiety za ręce, od razu je podnosiłem na nogi, żeby stanęły na stopy i ja na kolana padałem przed nimi. I powiedziałem, my w Chrystusie jesteśmy jedno, my jesteśmy braćmi, my jesteśmy siostrami i braćmi, my jesteśmy jedno. Nie róbcie tego przede mną. Jedyna cześć, mówię, to Bogu się należy. A nie traktujcie mnie jak kogoś special, kogoś specjalnego. Jestem waszym bratem w Chrystusie Jezusie, który przyjechał wam usłużyć miłością Chrystusa i podzielić się z wami tym, co Pan chce wam dzisiaj przekazać. I wtedy były dziesiątki, setki ludzi, którzy przychodziły, bo powiedziałem, że każdego chcę uściskać. Każdy, kto chce być uściskany, niech przyjdzie, uściskam. Przychodziły kobiety, mężczyźni, dzieci i wszyscy płakaliśmy. Ściskając się w miłości Chrystusa. Obejmując się w miłości Chrystusa. Dlatego mówię, poddajcie się Duchowi, aby was prowadził jak chce. Nie zamykajcie się w pudełkach. Bo ograniczacie samych siebie, ograniczycie Ducha. Przez swoje właśnie takie zamykanie swojego umysłu. Zapędzacie się, powiedzmy, w kozi róg. Dlatego cieszę się, że mogę przed wami siedzieć, że mogę to mówić, co mówię do was, że mogę być ustami Boga, mogę być ustami Ducha Bożego, mogę wypowiedzieć słowo, abyście mogli być podniesieni, zachęceni i błogosławieni. Bo o to w tym wszystkim chodzi, kochani. Tu nie trzeba jakichś wielkich filozofii. Naprawdę wszystko jest proste. Bóg wszystko uczynił prostym. I wszystko jest bardzo proste. Ale to my, ludzie, komplikujemy. To my próbujemy stać się tutaj mądralami wszechświata. Mędrcami. Filozofami, teologami. Nie potrzebujemy teologii, filozofii i mędrkowania, by poznać Boga. By poznać Jego mądrość, która wstępuje z nieba, która jest czysta, święta, nieskalana. Nie potrzebujemy. Wystarczy, że jesteśmy szczerzy, otwarci, gotowi do tego, aby być posłusznymi i poddanymi Duchowi Świętemu. I wtedy Duch Święty robi to, co chce. Używa cię do czego chce. Dzisiaj pójdziesz na przystanek autobusowy, będziesz głosił jednej osobie i ta osoba może przyprowadzić później setki tysięcy ludzi do Chrystusa. A ty tylko głosiłaś przez 2 minuty do tej osoby. I nie jesteś nikim takim pastorem, ewangelistą, wiecie, bo te już nazwy niosą za sobą jakiś taki autorytet. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Nie ma wyższego, mniejszego. Ale chciałbym powiedzieć, że macie szanować. Szanować usługujących, którzy wam usługują słowem. Gdzie jesteście w społecznościach, w zgromadzeniach wierzących, tam są usługujący, którzy dzielą się słowem z wami. Bo każdy z nas w ciele też jest powoływany do różnych dzieł, do różnych miejsc. I dzisiaj jesteś w tym, a nie w innym miejscu. Ona jest w tym, a nie w innym miejscu, więc uszanuj tych, którzy ci usługują i cię błogosławią Słowem Bożym. Przede wszystkim zamknij usta krytyki, zamknij usta narzekania, biadania. Módl się. Módlmy się o siebie nawzajem. Módlmy się o usługujących, módlmy się o braci i siostry. Jeżeli widzisz jakieś braki, tak jak mówiłem wcześniej, wypełnij te braki, a jeżeli widzisz, że jakiś brat jest bliski upadkowi albo jest w miejscu upadku, staraj się w duchu miłości, w duchu łagodności podejść do niego, porozmawiać z nim. Wiecie już, co Słowo Boże na ten temat mówi, nie muszę wam tego powtarzać. Dobrze, błogosławię was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławię, błogosławię. Dziękuję Duchowi Świętemu za to, że w jakiś sposób nas dzisiaj mógł połączyć i mogliśmy usłyszeć to, co usłyszeliśmy. Ja sam siebie pouczam i nauczam. Mówiąc do was, ja nie mówię tutaj, żeby mędrkować. Ja sam siebie pouczam i nauczam w momencie, kiedy mówię do was. Bo musimy zrozumieć, że w jedności jest siła, w jedności jest moc i potęga Boga.
Dlatego musimy się jednać w nauce Jezusa Chrystusa. Dlatego musimy się jednać w Słowie Bożym, a każdy, kto przynosi podziały do Kościoła, do ciała Jezusa Chrystusa, nie przyszedł od Tego, który nas pojednał. Chwała Jezusowi. Żegnam Was, kochani. I do następnego usłyszenia, zobaczenia. Niech Bóg będzie uwielbiony w Was i przez Was, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.